Waleria, twoja ziemia stała się ziemią satanistyczną. 19 stycznia 2022 roku. Matka Boża Bolesna, moja córko, wkrótce wyzdrowiejesz, ale nie szukaj uzdrowienia. Tak, ja wciąż potrzebuję twojego cierpienia. Dobrze znasz moje cierpienie. A mimo to nadal pomagam mojemu synowi, ponieważ pragnę, aby jak najwięcej moich dzieci mogło wkrótce radować się z chwały powrotu Jezusa na waszą niepewną planetę. Tylko On będzie w stanie sprowadzić na waszą ziemię pokój, radość, prawdę, braterstwo i prawdziwą miłość. Moja córko, nadal ofiarowuj swoje cierpienia, a wkrótce będziesz się radować z tego, co ofiarowałaś. Wasza ziemia stała się teraz ziemią szatana. Z waszym grzechem, waszym nieposłuszeństwem, waszą nienawiścią do prawdziwego Kościoła po raz kolejny biczujecie ciało i ducha mojego syna. Wkrótce wszystko się spełni, ale niestety, czy twoja wiara będzie miała niezbędną siłę, której będziesz potrzebować do zbawienia? Moje małe dzieci, zawsze mogę na was liczyć. Moja mała trzutko, nie zawiedźcie mnie. Przyjmijcie z miłością trudne próby, którymi będziecie musieli być poddani, a wspólnie będziemy mogli chwalić i dziękować Bogu za dar życia wiecznego. Teraz zdajesz sobie sprawę, że ludzkie życie nigdy nie da ci doskonałej radości, którą będziesz miała dzięki wyjątkowej miłości Boga, Stwórcy i Pana wszystkich rzeczy. Tak bardzo was kocham. Módlcie się i ofiarujcie jeszcze raz swoje cierpienia, które są niezbędne do pełnej realizacji planu Bożego. Błogosławię was, moje umiłowane dzieci. Nadal ocierajcie moje łzy. Kocham was wszystkich. Waleria Koponi, 23 lutego 2022 roku. Moje dzieci, cóż więcej mogę wam powiedzieć? Jeśli nie zmienicie swojego sposobu mówienia i myślenia, nie uda się wam rozwiązać żadnego ze swoich problemów. Zacznijcie modlić się do swojego Ojca, ale róbcie to z serca. Wiedzcie, że modlitwa, która wychodzi z waszych ust, jest mocą i siłą, która pozwoli wam pokonać każdą przeszkodę. A może nie rozumiesz, że tylko Bóg ma moc zmienić zło na dobro? Moje dzieci, uklęknijcie i proście o pokój między wami i w waszych sercach. Te czasy staną się coraz ciemniejsze, światło zniknie, a wy pozostaniecie w całkowitej ciemności. Wybierzcie zmianę swojego życia. Wróćcie do modlitwy w waszych pustych kościołach. Odprawiajcie adorację przed tabernakulum, które zawiera całe dobro, którego potrzebujecie. Nie łudźcie się myślą, że znajdziecie pokój i miłość z dala od tego, który jest pokojem i miłością. Nigdy cię nie zostawię. Jestem blisko każdego z was, ale wielu waszych braci i sióstr nie zna mojej obecności. Moje małe dzieci, tak drogie memu sercu, módlcie się za wszystkie moje dzieci, które są daleko ode mnie i nie wiedzą, że mogą dotrzeć do serca Boga tylko poprzez modlitwę za moim stawiennictwem. Wasze ziemskie dni stają się coraz krótsze, a szatan naprawdę stał się zwycięzcą nad wieloma z was. Obudź się z tego snu, podejdź do ołtarza i pomódl się przed tabernakulum, ziemską świątynią Boga. Znowu was wzywam, ale starajcie się iść moimi śladami, które zaprowadzą was do mojego syna. Błogosławię cię i chronię. Nie zapominaj, że twoje dni są coraz krótsze.